Zaczynamy temat wielokąty. Zapiszcie sobie w zeszycie. I co to jest wielokąt? Wielokąt jest to figura płaska, ograniczona łamaną, zamkniętą. Łamaną, zamkniętą powinniście umieć już narysować, bo to był temat poprzednich lekcji. To narysujemy sobie taką łamaną. I nazwiemy ją sobie. Pamiętamy, że nazywamy odcinki, z których jest zbudowana ta łamana, i w odcinkach nazywamy początek i koniec, czyli te punkciki, a punkty nazywamy wielkimi literami alfabetu, czyli na przykład punkt A, punkt B, C, D, E. I to jest nasza łamana zamknięta, łamana A, B, C, D, E. A co to jest wielokąt? Wielokąt to jest ta łamana razem z obszarem, który ona ograniczyła, czyli razem ze środkiem. To jest wielokąt. Może pokolorujmy sobie ten środek. Środek razem z tą łamaną to jest wielokąt. Teraz podpiszemy sobie najważniejsze rzeczy, które wyróżniamy w wielokątach. Weźcie sobie jakiś inny kolor, jakąś kredkę i punkciki, te, które przed chwilą nazwaliśmy, pokolorujcie sobie kolorem zielonym. I te punkciki będziemy nazywali wierzchołkami. To są wierzchołki. Wierzchołek. Czyli mam wierzchołek A, B, C, D, E. Wystarczy, że jeden sobie podpiszecie. Kolejny kolor weźcie i sobie oznaczymy, pokolorujemy sobie odcinki, z których ta łamana jest zbudowana. I w wielokątach te odcinki będą nazywane po prostu bokami. To jest bok. I jeszcze inny kolor i zaznaczymy sobie kąty. Tutaj jest kąt, tutaj ten wielokąt ma kąt, tutaj i tutaj. I to jest kąt. I teraz może sobie wypiszemy. Wypiszemy sobie, jakie wierzchołki ma ten nasz wielokąt. Czyli wierzchołki. I wypisujemy. Wierzchołek jest A, B, C, D, E. Wierzchołek A, B, C, D, E. Teraz wypiszemy sobie jeszcze boki tego naszego wielokąta. Boki, no to po kolei. Na przykład ten bok, jak on się nazywa. To jest odcinek AB albo BA. Kolejność tutaj nie ma znaczenia. AB. Kolejny bok to odcinek BC albo CB. Bok CD, bok DE i bok EA. Wielokąty, które mają trzy kąty, czyli trzy kąty, trzy boki i trzy wierzchołki, nazywamy trójkątami. Wielokąty, które mają cztery kąty, nazywamy czworokątami i tak dalej, i tak dalej. Bo zauważcie, że jeśli ten wielokąt ma ile wierzchołków? 1, 2, 3, 4, 5. Ma 5 wierzchołków. Ile ma boków? 1, 2, 3, 4, 5 boków. I ile ma kątów? 1, 2, 3, 4, 5. Czyli każdy wielokąt ma tyle samo wierzchołków, boków i kątów. Czyli jeśli mamy na przykład wielokąt zbudowany z trzech odcinków, to taki wielokąt nazywamy trójkątem. On ma trzy boki, trzy wierzchołki i trzy kąty. Czyli to jest trójkąt.
kolejny wielokąt, który zbudowany jest z czterech odcinków. To zobaczcie, że on ma i cztery boki, cztery kąty i cztery wierzchołki. No to to będzie czworokąt. No i nasz pięciokąt już sprawdziliśmy, ma pięć kątów, pięć wierzchołków i pięć boków. To nasz wielokąt będzie się nazywał pięciokątem. Pięciokąt. I teraz jaki ten pięciokąt? Czytamy po kolei wierzchołki odwrotnie do wskazówek zegara, czyli A, B, C, D, E. Zegar idzie w tę stronę, czyli my czytamy odwrotnie. Możemy zacząć od którego chcemy. Ja zaczęłam od A. A, B, C, D, E. To jest wielokąt, pięciokąt. A, B, C, D, E. Ok, kolejna rzecz. Przykłady wielokątów. No to zobaczmy. To na pewno jest wielokąt, ponieważ jest ograniczony łamaną zamkniętą, zbudowaną z odcinków. Czyli to jest wielokąt czworokąt. To też jest wielokąt czworokąt, bo jest zbudowany z odcinków. Wielokąt czworokąt, bo ma cztery boki, cztery kąty i cztery wierzchołki. Wielokąt czworokąt. Teraz tutaj, jak nazwać ten wielokąt? Możemy policzyć albo kąty, albo wierzchołki, albo boki. Co Wam łatwiej? Ja myślę, że boki chyba najłatwiej. No to liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli to będzie ośmiokąt, bo skoro ma 8 boków, to ma 8 wierzchołków i 8 kątów. Skoro ma 8 kątów, no to ośmiokąt. 1, 2, 3, czyli trójkąt. 1, 2, 3, 4, 5. Zbudowany jest z pięciu odcinków, czyli to będzie pięciokąt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, czyli ma 10 wierzchołków, 10 boków i 10 kątów, czyli dziesięciokąt. Te wielokąty, te figury to już wielokątami nie są, ponieważ nie są zbudowane z odcinków, nie są ograniczone łamaną zamkniętą, a łamana zamknięta przecież jest zbudowana z odcinków. To nie jest odcinek. To też nie są odcinki. To są odcinki, ale to już niestety nie. Tutaj w ogóle nie mamy odcinków. Tutaj to nie są odcinki i to też nie jest odcinek. Kolejna rzecz. Narysujmy sobie znowu jakiś wielokąt. Czyli to jest czworokąt, bo ma cztery kąty, cztery wierzchołki, cztery boki. Nazwijmy sobie. Może być czworokąt Lena. I teraz zaznaczmy kilka punktów, gdzie chcemy. Na przykład tu sobie zaznaczę i nazwijmy te punkty. Punkt B, C, D, F, punkt G, H, I, J. I teraz powiemy sobie, które punkty należą do naszego wielokąta Lena, a które nie należą. Przypominamy, co to jest wielokąt Lena. Wielokąt Lena to jest łamana, która łamana zamknięta razem z tym obszarem, który ograniczyła. No dobrze, no to teraz piszemy punkty należące do wielokąta,
sobie wypiszemy i punkty nienależące do wielokąta. No to po kolei. Punkt A. Gdzie się znajduje punkt A? Punkt A znajduje się tutaj. Wielokąt to jest łamana zamknięta razem z wnętrzem, czyli razem z tym obszarem, który został przez nią ograniczony. Więc punkt A oczywiście do tego naszego wielokąta należy. Punkt B. Punkt B no, znajduje się w środku naszego wielokąta, czyli też należy do naszego wielokąta. Punkt C. Gdzie znajduje się punkt C? Punkt C znajduje się tutaj. No to punkt C widzimy, że jest poza naszym wielokątem, czyli nie należy do naszego wielokąta. Punkt D. Nazwa tego punktu znajduje się tutaj, ale gdzie jest ten punkt? Punkt jest tutaj. Znajduje się dokładnie na tej łamanej, a łamana należy do naszego wielokąta, czyli punkt D należy. Punkt E. Gdzie się znajduje punkt E? Tutaj. Czyli znajduje się na tej naszej łamanej, czyli należy do wielokąta. Punkt kolejny, punkt F znajduje się tutaj, czyli znajduje się dokładnie wewnątrz naszego wielokąta. Punkt G znajduje się na łamanej, czyli też należy do naszego wielokąta. Punkt H znajduje się poza naszym wielokątem, czyli nie należy. Punkt I znajduje się w tym miejscu, czyli również nie należy. Punkt J też znajduje się poza, czyli nie należy. I jeszcze został nam punkt L. Punkt L, jego nazwa znajduje się w tym miejscu, ale punkt jest tutaj. Należy do naszej łamanej, czyli do wielokąta należy. I punkt N. Punkt N jest tutaj, czyli również należy do naszego wielokąta, bo należy do łamanej. I to by było na tyle, jeśli chodzi o teorię.